Witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener Górali Jarosław Skrobacz. Dobry wieczór, trenerze. Poproszę o komentarz pomeczowy. Na pewno dzisiaj duże zaangażowanie w zespole i z tego się cieszę, bo jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż Arka. To gościom na pewno jest łatwiej z takim dobrym nastawieniem wchodzić w mecz i my dzisiaj też myślę, że przeciwstawiliśmy tutaj tą duże zaangażowanie, dużą wolę walki. No cóż, no, na pewno możemy być dzisiaj w jakiś sposób zadowoleni z tego, że w końcu nie straciliśmy bramki, że my te błędy popełnialiśmy, ale nie skończyło się to dzisiaj jakimiś tam konsekwencjami dla nas. To taki na pewno plus. Było widać też w naszych poczynaniach niekiedy, szczególnie u tej sporej ilości młodych chłopaków, gdzie brakowało niekiedy tej pewności siebie, a niekiedy po prostu koncentracji, a niekiedy myślę jeszcze na razie też i umiejętności, żeby przyspieszyć, żeby zmienić tempo rozegrania tej akcji, żeby szybciej obrócić, zmienić stronę, szczególnie w tej końcówce, kiedy graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Brakowało nam tego spokojnego rozegrania. Nawet jeśli dochodziliśmy do sytuacji, kiedy już, które powinny się zakończyć uderzeniem na bramkę przeciwnika, to w tym ostatnim momencie czegoś brakowało. Stąd myślę, że dlatego też nie potrafiliśmy tego spotkania przechylić na swoją korzyść i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę. Panie trenerze, skąd bierze się ta niemoc kreowaniu takich stuprocentowych sytuacji, bo w dzisiejszym meczu oddaliście tylko jeden celny strzał. Była ta okazja Mirka Ilicicia, wystarczyło podać do prawej strony i by była klarowna sytuacja, pusta praktycznie bramka. I no, ciężko mi przypomnieć, kiedy ostatnio Podbeskidzie miało taką właśnie stuprocentową sytuację na jakiegokolwiek strzelenie gola, że nie po błędzie przeciwnika właśnie. No ale to wie pan, no zadaje pan sobie pytanie takie, na które pan powinien znać odpowiedź. No jeśli jest przeciwnik, który jest dobrze ustawiony i ty nie potrafisz rozegrać ataku pozycyjnego, nie potrafisz wymienić iluś nastu podań, żeby zakończyć w końcu jakimś podaniem prostopadłym w pole karne, wyjściem na pozycję, no myślę, że to są bardzo takie przejrzyste i czytelne sygnały, czego brakuje. Ja powiedziałem już w tej wcześniejszej mojej wypowiedzi, nawet kiedy wydaje się, że nawet ta wspomniana sytuacja, ale takich sytuacji było jeszcze kilka, no brakuje czegoś, no i wie pan, no udzielajcie sobie odpowiedzi, no nie wymagajcie ode mnie, że co ja mam powiedzieć. No przecież wszyscy widzimy, tak? Dlaczego nie było tego podania? Dlaczego to podanie było niedokładne? Dlaczego było za silne? Dlaczego było niecelne? No przecież, no co, panowie, no czego ode mnie wymagacie, że co ja mam powiedzieć? Także myślę, że to jest taka odpowiedź, no czego brakuje? No brakuje no, tego podania, umiejętności tego podania, zagrania go po ziemi, a nie w powietrzu, zagrania go w to miejsce, w którym ma być, a nie to, które gramy. No i taka jest moja odpowiedź. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, Krzysztof. No, w sumie chciałem zapytać bardziej o te decyzje też personalne, bo w porównaniu do tego zeszłotygodniowego meczu w Krakowie, no trochę wywrócił pan znowu ten skład na taki bardziej, że tak powiem, znany z poprzednich spotkań. Z czego to wynika? Bo powiem z własnych odczuć, w meczu w Krakowie, jak zobaczyłem ten skład, to pomyślałem, no przegląd kadr przed, no mimo wszystko, drugą ligą, tak? A teraz znowu zupełnie co innego. Skąd te decyzje? Proszę pana, ja podkreślam to i zawsze to będę podkreślał, że przegląd kadr, można sobie to tak nazywać, ale ja chcę na każdy mecz wystawić najmocniejszy skład, na ten, na który dzisiaj nas stać. Jeśli sobie pan zwróci uwagę, no gdzieś tam ustabilizowała nam się ta linia obrony. Wypadł Mikołajewski co prawda za kartki, ale tutaj już gdzieś doszło do jakiejś takiej większej stabilizacji. Ale na przykład z gry w środku pola w meczu ostatnim nie byłem zadowolony i my tutaj cały czas mamy problem
z naszą grą właśnie w środku i niekiedy takie odnoszę wrażenie, że obojętnie jakie robimy te roszady, to zawsze czegoś brakuje, albo jesteśmy słabsi w defensywie, albo w momencie, kiedy powinniśmy grać do przodu, kiedy odbieramy tą piłkę, gdzieś znajdujemy się w nieodpowiednich miejscach, więc cały czas rotacje, no trudno po przegranym meczu w Wiśle, żeby nie zmieniać. No, kadrę mamy taką, że każdy na tą swoją szansę czekał. Dzisiaj możemy sobie różnie odpowiadać i sami też widzicie, czy każda zmiana coś wniosła, mamy kadrę taką, z której korzystamy i na ten moment, gdybym ja pewne rzeczy wiedział przed meczem, jak one będą wyglądać, to na pewno byłbym mądrzejszy przy tym, ale niestety tak się nie da. To zwykle komentatorzy potem fajnie wiedzą i wszystko dobrze wiedzą, tylko że niestety już po meczu. No to chciałem jeszcze zapytać o Bartosza Bernarda, bo on zmienił w przerwie Martinagę. To była kwestia tylko taktyczna, czy też jakiś uraz? Nie, nie było urazu, to było świadome. Bernard też trenuje, czekał na swoją szansę, żeby dostać te minuty pierwsze w sezonie i wszedł przede wszystkim na lewą stronę, zawodnik z prawą nogą miał dużo schodzić do środka i początkowy fragment tej drugiej połowy nam to rzeczywiście wychodziło nam to, kiedy dużą przewagę mieliśmy z tej lewej strony, tam cały czas Tomasik miał wchodzić ofensywnie, nawet troszeczkę z jakimś tam ryzykiem, że po przejęciu mielibyśmy tą stronę odkrytą. Później już Arka zmodyfikowała swoje ustawienie i gdzieś to było bardziej czytane przez nich i myślę, że to też taka była okazja, kiedy i Bernard miał swoją sytuację, mógł naprawdę wykończyć lepiej, przyjmował zamiast uderzyć, ale to co tutaj pan zadał wcześniejsze pytania, no co ja mam powiedzieć, my na pewno trenujemy, mamy mnóstwo gier wewnętrznych, mnóstwo dograń w tą ostatnią finalizującą strefę i chcemy kończyć i ograniczamy nawet czas wykończenia tej akcji, ilość podań ograniczamy, żeby tylko jak najczęściej oddawać strzał z pola karnego, żeby kończyć akcję strzałem, no i przynosi to efekt taki jaki jest, że tych strzałów jest bardzo mało. Proszę, Piotrze. Dobry wieczór, trenerze Piotr Gryczyk, Tony Górale. Ja mam kilka pytań takich okołomeczowych. Michał Stępniewicz doznał w zeszłym tygodniu w spotkaniu drugiej drużyny kontuzji. Czy jest jakiś przewidywany czas, czy mógłby on jeszcze wrócić w tym sezonie zarówno do pierwszej, bądź też jeszcze do drugiej drużyny? To nie jest jakiś tam poważny uraz, ale takie naciągnięcie mięśnia, no rzeczywiście trudno do tego wejść i niekiedy to trwa 3-4 dni, jest wyraźna poprawa, niekiedy ten krwiak gdzieś tam się troszeczkę rozleje i trzeba chwilę dłużej poczekać. Myślę, że tutaj nie powinno być jakiegoś większego problemu. Pytanie o Radka Zająca. Czy już zrezygnowaliśmy z próby nabicia mu tych 450 minut, żeby nabić więc sobie więcej punktów w tym projekcie system, gdzie mamy szansę zgarnąć realnie siódme miejsce, co przychyla się na 100 tysięcy złotych? Jeśli będzie taka możliwość i Radek będzie prezentował odpowiednią formę, to na pewno te minuty zrobi. Bo a wie trener, ile jeszcze mu brakuje? Nie wiem. 82 minuty średnio na te 3 spotkania. No to musi grać bardzo dobrze, a dzisiaj ta zmiana jego nie była najlepsza, więc dajemy sobie odpowiedź. To jest młody chłopak. Ja tutaj nie chcę dyskutować i oceniać. To jest młody chłopak, który ma swoje na pewno możliwości i te możliwości są spore. On ma duże umiejętności. Musi jeszcze przestawić tą głowę. Takie wejście jak dzisiaj, już z nim rozmawiałem zresztą po meczu, to on musi wyjść skoncentrowany. On musi wiedzieć jeszcze, że wchodzi na taki mecz przeciwko drużynie, która najprawdopodobniej awansuje do ekstraklasy. On musi, tak jak mówię, to jego poziom koncentracji musi być najwyższy, to nie może być takie wejście sobie z marszu gdzieś tam w niższej klasie rozgrywkowej czy w juniorach. On musi na pewno, mówię, ten poziom jego wejścia w mecz musi być wyższy. Pytanie jeszcze o obsadę bramki. Nie ma w kadrze od 2 spotkań Kacpra Krzepisza. Z tego co wiemy, nie ma kontuzji. Skąd jego tutaj nieobecność? Wiecie co, panowie, no już będą musiały zachodzić też decyzje personalne pod kątem przyszłego sezonu. Ja nie ukrywam, że my też na pozycji bramkarza mieliśmy problem, stąd, że nie wykreowała się żadna taka jedynka
nie było zdecydowanego takiego numeru jeden, na którego mogliśmy postawić, a tak jak to się zawsze mówi, no od bramkarza oczekuje się ileś czystych kąt, oczekuje się nie to, że on wchodzi w mecz i niekiedy albo nic nie zepsuł, ale bardzo często chcemy, żeby ten bramkarz wybronił mecz, żeby kilka takich meczów w sezonie było. Myślę, że tutaj gdzieś pod tym kątem na pewno jest Patryk Procek, który teraz broni. Myślę, że jeszcze też jest Krystian Wieczorek, który jest tutaj w kadrze od nie wiadomo ilu lat i gdzieś też jeszcze tej szansy praktycznie nie dostał. Także być może, że tutaj jeszcze w jakimś meczu się zdecydujemy na niego i tak jak powiedziałem, no chcemy wiedzieć też na czym stoimy pod kątem przyszłego sezonu. Sebastian Zając był w kadrze na mecz z Wisłą Kraków. Dzisiaj go nie było, a wiem no nie od jednej osoby, że był planowany występie dzisiaj od pierwszej minuty. I to się oj, to nie wiem, tygodniu. Nie wiem skąd pan miał takie informacje. Ja pierwsze słyszę od pana. Ja pierwsze słyszę od pana w każdym razie, że był planowany do gry. Na pewno braliśmy pod uwagę, że Sebastian Zając jest młodym zawodnikiem, który jest reprezentantem Słowacji w swojej kategorii wiekowej, więc na pewno zwracamy na niego bardzo taką mocną uwagę i liczymy na to, że się rozwinie. To, że czy dzisiaj miał bronić, to mówię, gdzieś jakieś troszeczkę no co, no ktoś coś powtarzał, ktoś coś przekazał i to może poszło, ale to na pewno jeszcze, gdyby tak miało być, to by bronił. A dlaczego trener zdecydował się na zmianę tych rezerwowych bramkarzy? Dzisiaj był Krystian. Ale już mówiłem, że Krystian też jest zawodnikiem, który jest tutaj w Bielsku od ładnych paru lat. I może trener zasługuje na szansę, choćby no w środowisku. Wie pan co, każdy zasługuje na szansę, jeśli z jakiegoś powodu tutaj w tym klubie przez 6 czy 7 lat jest przy pierwszym zespole. No ale Krystian to jest akurat troszeczkę specyficzna sytuacja, bo wiemy, że jego ojciec jest tutaj sponsorem też drużyny. No ale co to ma za znaczenie? Proszę pana, wpływa jednak na to. Wie pan co, ja bardzo się dziwię wam niekiedy, bo jesteście ludźmi stąd i Krystian jest w tej kadrze od kilku, to powie mi pan, że co, że przez 6 lat brali go tylko do kadry, bo jest tata jest sponsorem? Nie powiem dlatego, ale wchodzę na mecze drugiej drużyny regularnie od 2 lat, no i widzę, że Krystian nie robi tutaj takich postępów, jak choćby robi Szczymek Brańczyk, który jest teraz na wypożyczeniu, czy jak choćby robi Seba Zając, który wchodzi i widzę, że są te postępy w jego wykonaniu, a Krystian Wieczorek, no, nie widzę tych postępów, od kiedy tutaj wchodzę regularnie na mecze drugiej drużyny. No dobrze, ale to wie pan co, to wydaje mi się, że rok, dwa, trzy lata temu no ktoś powinien zadecydować, tak, że Krystian nie robi postępów, Krystian jest tutaj po znajomości, Krystian powinien zmienić klub. No wie pan co, ja tu przychodzę, jestem tutaj 2 miesiące i co, ja mam gdzieś za te poprzednie 6 lat odpowiadać? No chłopak z nami trenuje, chłopak jest, wygląda nieźle na treningach. Uważam, że na tą szansę zasługuje każdy, kto jest. No, to co widzicie, no zagrał Liszka, zagrał Bernard. Chcemy wiedzieć, na czym stoimy, czy oni zniosą te obciążenia. No i tutaj, co do Krystiana, ja mam takie samo zdanie. My cały czas nie wiemy, my cały czas mówimy, pan spekuluje, ktoś jeszcze tam powie, albo widzę postępy, bo nie widzę postępów. No i my nie będziemy widzieć, jeśli on jeszcze nigdy tej szansy nie dostał. Ja nie chcę tutaj bronić i wchodzić w jedną czy w drugą stronę. Ja tylko mówię, że skoro chłopak jest tu przez tyle lat i nikt nigdy w jego sprawie nie zadecydował, czy on się nadaje, czy nie, czy on potrafi coś, czy nie, no to wie pan, no to po co my mamy takiego zawodnika trzymać? No niech pan wejdzie w to troszeczkę inaczej, tak na to patrząc. Na kontrakcie w klubie aktualnie? Procek, Krzepisz, Wieczorek, Zając, Brańczyk, Wasztyl, Manikowski. No dobrze, jest ale problem z określeniem bramkarzy. No dobrze, ale wie pan co, no, jeśli tam mówimy o bramkarzach, tak jak Sebastian Zając na razie, czy Brańczyk, to są chłopcy. Myślę, że tutaj z Brańczykiem to jest taki normalny sposób postępowania. Chłopak 2006, czy nawet 7 rocznik, dobre, bardzo dobre warunki fizyczne. Chłopak, który poszedł w trzeciej lidze, zagrał kilka spotkań i to jest taki naturalny dla mnie rozwój. No trudno, żeby on bardzo liczę na to, bo też go widziałem już w paru treningach i bardzo liczę na to, że ten chłopak wróci i że ten chłopak tutaj zostanie na przyszły sezon, ale my mamy okazję przynajmniej tego Brańczyka zobaczyć tam w jednym czy w drugim meczu trzecioligowym, tak? A tutaj, tak jak mówię, no mamy te kadry młodych zawodników, niby są, no wiadomo, że ten przeskok
czym wyższa liga, czyli debiut w pierwszej lidze dla takiego Stępniewicza, no to jest jeszcze ogromny przeskok. No jeśli tutaj, ale tych szans, jeśli nie będzie, tych minut, każdej minuty, żeby tego doświadczenia nabierali ci chłopcy, żeby gdzieś tam się ogrywali, no to jak my chcemy potem mieć swojego jakiegoś wychowanka? My będziemy psioczyć, my będziemy narzekać. Dzisiaj gdybyśmy postawili, strzelam, na Sebastiana Zajaca i gdzieś popełniłby błąd, to już byłby tu skreślony przez wielu, by powiedzieli, że się nie nadaje, że to jeszcze nie ten czas i tak dalej. No możemy, podejrzewam, że gdybyśmy tak usiedli sobie przy kawie, to będziemy o tym rozmawiać 2 godziny, 3 godziny i pan wyjdzie niezadowolony, ja wyjdę sfrustrowany i cały czas pewnych kwestii nie rozwiążemy. Ja uważam, że chłopcy, którzy są w klubie, którzy trenują, powinni być otoczeni jakimś takim większym kredytem zaufania, a wręcz niekiedy powiedziałbym, że powinni być forowani. I tego bym oczekiwał od ludzi stąd. Od ludzi z Bielska, którzy powinni tych ludzi, tych miejscowych chłopaków, którzy są tu szkoleni 5, 8, 10 lat, żeby wymagać od trenerów, żeby wymagać od tutaj nawet od ludzi z klubu, żeby tym chłopakom dawać szansę. Tu powinno być ciśnienie największe na to. A tutaj jakoś tego ciśnienia nie dało się zauważyć. Nikomu to nie przeszkadzało przez ostatnie kilka lat, że w Bielsku nikt swój nie gra. Nikomu to nie przeszkadzało, że zawodnicy stąd idą i poprzez inne kluby w Polsce grają gdziekolwiek indziej. Nikomu to nie przeszkadzało. Teraz się budzimy, teraz na raz wszyscy patrzymy, że może mógł tu być Hilbryt, może mógł być Szymański, może jeszcze paru innych zawodników byśmy wymienili. Przeszkadzało to głównie kibicom, bo były takie głosy, ale nigdy żaden sztab... Ja nie mówię, że panu, niech pan teraz nie odbierze, bo absolutnie tego... Nie postawił tak, jak no tutaj teraz już pan stawia na tych młodych, próbuje pan wprowadzić też, no z dwójki czysto do jedynki, no to zawsze nigdy nie było... Zawsze był jakiś problem. No i myślę, że to jest złe, bo my nawet nie będziemy potrafili się o tych chłopakach wypowiedzieć, tak? No bo jeśli mu nie dasz szansy, no to nigdy się nie przekonasz. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo dziękuję i życzę dobrej nocy wszystkim.